Rozpoczęła się trzecia tercja spotkania pomiędzy Energoolimpią Sową Gdańsk a PUKS Trzebinia. Po dwóch tercjach wynik 5-0 dla dziewczyn z Trzebini. Mamy jeszcze 20 minut, aby ten wynik uległ zmianie albo nie. Przypomnijmy, że zwycięzca tego meczu zdobędzie tytuł drugiego wicemistrza kraju. Natomiast drużyna, która przegra spotkanie, zajmie miejsce czwarte poza podium. Na razie bliżej zwycięstwa goście z Trzebini. Natomiast pamiętajmy, że to jest mini hokej. Tutaj wszystko się może zdarzyć. 5 bramek przewagi to dużo, ale mamy jeszcze 19 dokładnie minut. Pamiętajmy, że czas jest zatrzymywany na każdy gwizdek sędziego. Także zobaczymy. Myślę, że drużyna Energii nie podda się. Na pewno będzie walczyć i spróbuję odrobić jeszcze ten wynik, bo myślę, że jest na to szansa. Tym bardziej, że w szeregach Energii grają wieloletnie reprezentacje Polski, tak jak kapitan zespołu Weronika Noga, która brała udział już w dwóch imprezach międzynarodowych. Dwa razy uczestniczyła w mistrzostwach świata. Ania Szychta, która również grała w mistrzostwach świata, które odbyły się w zeszłym roku na Słowacji. Cały czas jest w reprezentacji Polski, tak samo Laura Łączka. Laura Łączka nie grała w mistrzostwach świata, ale przygotowuje się do nich wraz z reprezentacją Polski. Natomiast w drużynie Trzebini jedyną zawodniczką, która brała udział w takiej imprezie, jest bramkarka Justyna Trębacz. Justyna na Słowacji w zeszłym roku broniła słupków reprezentacji Polski i spisała się tam naprawdę nieźle. Niebezpiecznie pod bramką gospodyń, ale akcja oddalona i akcję rozpocznie grająca z numerem 11 Nikola Piendel. W trzeciej tercji widać zdecydowanie agresywniejszą grę Energii. Dziewczyny nie czekają na połowie, podchodzą blisko zawodniczek, starają się kryć indywidualnie i niestety nie przynosi to skutku. Mamy szóstą bramkę dla Trzebini i strzelają po indywidualnej akcji grająca z numerem 4 jeleńska Anita. Zaraz dowiemy się od sędziego, czy właśnie przy tej bramce asystował, jakby inaczej po raz kolejny grająca z numerem 15 Katarzyna Pabis.
Myślę, że dziewczyny, również Anita, jak i Kasia, punktują w tym spotkaniu bardzo wysoko. Kasia ma dwie bramki, dwie asysty. Tak samo... Nie, przepraszam. Anita ma dwie bramki, trzy asysty, czyli 5 punktów. Kasia ma punktów 4. Myślę, że któraś z nich na pewno otrzyma tytuł MVP meczu. A w bramce Energii ponownie Dominika Marzec. Na boisku widzimy po raz pierwszy w tym spotkaniu grając już numerem drugim Magdalenę Laskowską. Piłka daleko od bramki. Moment na zmianę wykorzystują gospodynie. Próbowała strzelać Energa. Weronika Noga, ale szybkim kontrataku popisują się dziewczyny z Trzebini. Piłkę na odwrót wbija Ania Szywka, mamy rzut wolny. Kolejnym kombinacyjnym rzucie wolnym. Dziewczyny z Trzebini jednak. Jeszcze ani razu rzutu wolnego nie udało im się strzelić bramki, także po raz kolejny niecelnie. Piłka w rękach Justyny Drębacz. Tym razem Dominika Marzec. Wydawałoby się, że drużyna z Gdańska powinna postawić wszystko na jedną kartę, ponieważ do końca spotkania mamy 14 minut. Wynik 6-0. W trzeciej tercji jedna bramka dla drużyny z Trzebini. Ale na boisku nie widać zmian. Energia cały czas gra ten sam unihokej, co w pierwszych dwóch tercjach. Szczególnych zmian personalnych również nie widać. Jedyna, tak jak już wspominałam, Magdalena Laskowska pojawiła się. W składzie Energii. Na bramce również zmiana Dominika Marzec. Ale to wszystko. Na tablicy wynik cały czas korzystny dla Trzebini. Teraz mamy indywidualny kontratak. Magdalena Laskowska, niestety po raz kolejny niecelnie, nieskutecznie i odpowiada drużyna z Trzebini, jednak faulowała Nikola Piędel i wznawiamy od strony Energii. Myślę, że Justyna Trębacz nie miała dzisiaj zbyt dużo pracy, ponieważ to, co szwankuje w drużynie gospodyń, to celność i skuteczność przede wszystkim, ale
Najpierw trzeba zacząć trafiać światło bramki, żeby trafiać do bramki. I Weronika noga minimalnie niecelnie, tym razem prawy słupek bramki broniąc strzeżonej przez Justynę Krębacz. Tutaj w akcji Energii, jedna z najmłodszych zawodniczek, Ewelina Nowaczyk, jedna piłka przyjęta przez Trzebinie. Rzut wolny dla Gdańska. Interwencja Justyny Krębacz. Sędziowie widzą każde uderzenie kijem w polu karnym. Ponieważ bramkarz to zawodnik święty, jego faulować nie można. Walecznie Anna Szychta i mamy rzut wolny. Do zakończenia spotkania 10 minut, wynik cały czas bez zmian, 6-0 dla Trzebini, co daje im tytuł drugiego wicemistrza kraju w kategorii juniorki starsze. Strzelała po raz kolejny Anita Jeleńska, niecelnie poprawia Klaudia Rozmus, strzela w zawodniczkę Energii Gdańsk i mamy kontratak. Przy piłce Katarzyna Pabis, jednak Weronika Noga skutecznie w obronie i w pojedynczym kontrataku. Mamy zmiany w obu zespołach i rzut wolny dla Energii Gdańsk. Na hali Gdańsku pojawiła się również drużyna LMKS Puchale Nowy Targ. Dziewczyny powoli kierują się do szatni. Jeszcze 10 minut, a za około 10 minut meczu, a za około 20 rozpocznie się rozgrzewka Trzebiatowa i Nowego Targu.
faulowała Weronika Brąska. Piłka w rękach Trębacz. I spokojnie od bramki Trzewinia. Pojedynku z Laurą Łąską, Katarzyna Pabis. Przepraszam, to jest grająca z numerem 7, Karina Turakiewicz. Zwycięsko Energa, śpiewca Ania Szychta. Walczy Weronika Noga. Może chociaż jedną bramkę uda się strzelić gospodyniom. Zacznie rzutem wolnym do środka boiska. Odległość od bramki mniej więcej 10 metrów. Strzela Ania Szychta. Jednak niecelnie. Przypominam, że w Morągu w tym czasie odbywa się finał B, w którym biorą udział drużyny z Żabiego Rogu, gospodarz tego turnieju, maratończyk Płocicno, junior Kębłowo i ołtarze Ożarów Mazowieckich. Wczoraj junior Kębłowo pokonał maratończyk Płocicno 7-3. Nolet Żabiruk aż 8-3. Wyszedł zwycięsko z pojedynku przeciwko drużynie z Ożarowa. A w piątek pierwszego dnia turnieju ołtarze Ożarów Mazowieckich. Junior Kębłowo w wyniku 11-6. Nolet Żabiruk po dogrywce 5-4 wygrał z maratończykiem Płocicno. W tym momencie odbywa się mecz juniora Kębłowo z Noletem Żabiruk. Dwubramkowa przewaga, wynik 4-6 dla gospodyń, dla Żabiego Rogu. O 9 godzinie grały ze sobą drużyny z Płocicna i Ożarowa. Tam wynik 8-3 na korzyść dziewczyn z Płocicna. Także wyniki z tamtego półfinału będziemy podawać na żywo. A przypominam, że cały czas relacjonujemy mecz o trzecie miejsce w kategorii juniorki starsze o tytuł drugiego wicemistrza Polski. Wynik 6-0 dla drużyny z Trzebini, co wydawać by się mogło, że jest już sprawą przesądzoną, że to drużyna z Trzebini zajmie trzecie miejsce w sezonie 2012-2013. Po raz pierwszy w historii klubu tak wysokie miejsce w tej kategorii. Rzut wolny dla Gdańska, a kontuzji ulega kapitan zespołu Weronika Noga. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe.
Miejmy nadzieję, że Weronika zaraz wróci na boisko. Jeszcze 5 minut do końca spotkania i wydawać by się mogło, że to już zbyt wysoki wynik, aby Energa mogła nawiązać walkę, ale poczekajmy do końca. Strzelała Laura Łącka po ziemi. Niestety niecelnie piłkę przyjmuje jej młodsza koleżanka z drużyny, Weronika Grąbska. Teraz rzut wolny dla Gdańska i piłka w rękach Justyny Trębacz. 4 minuty 20 sekund do końca spotkania. Weronika Noga cały czas na ławce. Widać ból na twarzy Weroniki. Myślę, że to były ostatnie minuty Weroniki na boisku w tym sezonie, jak i również w całej karierze, bo przypomnijmy, że Weronika kończy w tym sezonie swoją karierę w kategorii juniorki starsze i od przyszłego sezonu będzie grała już tylko w kategorii seniorek. Ale znając Weronikę, to jeszcze nie jest koniec. Wstaje z ławki. Myślę, że jeszcze wejdzie na boisko i powalczy. 4 minuty niespełna do końca spotkania. Mamy kolejny strzał. Karolina Dams. Niecelnie. Jednak cały czas przy piłce Gdańsk. Justyna Trębacz zacznie od bramki. Strzelała grająca z numerem 11 Nikola Piendel na 3 minuty przed końcem spotkania ponad bramką i rozpoczyna Ania Szychta i Weronika Noga już powraca na boisko, wszystko jest w porządku. Kibice cały czas pomagają naszym dziewczynom, jednak chyba nieskutecznie, bo cały czas widać na boisku zdecydowaną przewagę dziewczyn z Trzebini. Energa nie cofa się na swoją połowę, czekają dziewczyny wysoko. Myślę, że taki pressing pod koniec meczu może być trochę późną decyzją. Ale jak słychać, cały czas dziewczyny są wspierane przez rodziców, znajomych. Na trybunach hali w Gdańsku dzisiaj około 150 kibiców. Miejmy nadzieję, że na mecz finałowy zjawi się ich jeszcze więcej. Skutecznie walczy Weronika Noga, jednak rzut wolny dla Trzebini. Myślę, że jeden z ostatnich w tym sezonie dla drużyny Trzebini. Również są to ostatnie minuty na boisku w tym sezonie dla juniorek starszych z Gdańska. Dziewczyny walczą, tego im nie można odebrać, ale wynik jest już przesądzony. 6-0
dla dziewczyn z Trzebini i powoli można śmiało powiedzieć, że tytuł drugiego wicemistrza Polski pojedzie na południe Polski. Jeszcze mamy rzut wolny dla Gdańska. Weronika Noga schodzi na ławkę rezerwowych. Do końca spotkania faulowana Weronika Grącka, przyjaciółka Laura Grącka i jeden z ostatnich rzutów wolnych dla Gdańska w tym meczu. Kolejny niecelny strzał Ani Szychty, 15 sekund do końca spotkania. Zmiana w szeregach Trzebini, pierwsza piątka na boisku. Myślę, że dziewczyny już powoli gotują zwycięstwo. Pierwszy taki sukces w drużynie z Trzebini, a jeszcze mamy akcję energii. Będzie rzut wolny, chyba już ostatni w tym meczu przy piłce Ania Szychta. Może teraz jest ten moment na honorowego gola. Nie, jednak nie. Laura Łącka trafia w mur i 2 sekundy do końca spotkania. Wicemistrza kraju wędruje do drużyny z Trzebini. Ten mecz sędziowali tam Marcin Rudziński, Dobromir Cirocki, a Energa Olimpia Osowa Gdańsk po raz 5 bez tytułu mistrza Polski. Po raz 2 od 5 lat na miejscu 4.